Siema, witam filmy z Rajdu Pałk. Jeżeli jesteś uczulony na specyficzne poczucie humoru i wulgaryzmy, to dobrze ci radzę, nie oglądaj tego filmu. Jest to nasz pierwszy wyjazd w tym roku, udało nam się zebrać całą ekipę, pojechał z nami nawet Kamil. Poznajcie Kamila, zapraszam do oglądania. Hello. Dzień dobry, Danielu. Powiem ci tak, Marcel, przyjechał najlepiej odpalający Transalp w Polsce. Jest nowy akumulator, zwalniam cię z funkcji rozruszenia. Dziewczyno, mam przez ciebie vertigo. W gotówie dwa koła, tak jak Veturilo. Życia stara szkoła, lubię stare kino. Trochę Sidney Pollack, trochę Alfie Hitchcock. Areola Kliczko, otrzymałem knockout, to znowu się przyśniło. Teraz neurologa, potrzebuję na cito. Może to choroba, a może to... Nie wiem. Szlugi wjeżdżają wagonem jak przesyłka kurierska. Zara Halloween, stale dynka mi pęka. Budzę się i boję, że cię kurwa straciłem. Brakuje powietrza, muszę dmuchać na zimne. A niby taki upał za winklem. A może byś tak usiadła z winkiem i może razem coś wymyślimy. Nie mam już siły, wciąż nie mieć siły. Zamknę oczy, gdy życie dżana. Z tobą życie to jest stała zmiana. Wiem, że nieraz masz inne zdanie, ale mam dziś chcę być sama. Samo ludzie, to nie pomaga. Nie burzliwi taki klata. Dobra, lakierek nowy, kurwa, i pan Paweł, no kurwa, i jedziemy, mo. Moja sprawa, wolę milczeć niż udawać. Zakręciła w głowie mnie jak vertigo. Guzik na koszuli, weź odepnij go. Baby, I'm a take you to the candy shop. Hug me and never ever let me go. Oczy ma niebieskie i niebieski top. Legendarny uśmiech i taneczny krok. Poprawia mi humor, gdy mi ciężko. Rok w rok w rok mówi mi, że to był piękny rok. To był piękny rok. Czuję się kręcę w kółko. Czy to krąży wokół mnie? Jest już chyba późno, a dalej kołuję. Nie próbuję usnąć, nie spuszczę z oczu cię. Zawróciłem, a w głowie to choć tutaj puszy. Żeby umrzeć młodość, trochę za starzy. Masz przed nami dalej droga za życia w Jumari. Nie patrzcie w dół, ja już nie zawrócę. Jestem tak wysoko, zaraz Bogiem zbiję szuflę. Zamknę oczy, gdy rzucisz granat. Z tobą życie to stała zmiana. Wiem, że nieraz masz inne zdanie, ale mam dziś chcę być sama. Samo ludzie to nie pomaga. Nie burzliwi taki plato. Moja sprawa, wolę milczeć niż udawać. Dziewczyno, jakoś... Muszę przyznać, że cukrownia w Żninie zrobiła na mnie niemałe wrażenie. Decyzję o budowie fabryki podjęto w 1893 roku. Zaledwie rok później wystartowała pierwsza kampania cukrownicza. W 1922 roku po wojnie fabryka zaczęła funkcjonować jako polska spółka. Cukrownia miała nawet swoją kolejkę, która miała około 46 km torów. Przez bardzo długi okres czasu był to największy pracodawca w regionie, a zatrzymanie produkcji spotkało się ze strajkami. W 2004 roku nastąpiło wygaszenie produkcji. Budynek stał i niszczał aż do 2015 roku, kiedy grupa Arche S.A. kupiła go i od 2017 zaczęła w niego inwestować. W 2017 roku upadł także największy symbol cukrowni Żnin. Największy, bo mający 72 metry wysokości, którego obaliła nawałnica. I teraz tak, niby opadł, ale i tak jest wielki, bo ma 35 metrów wysokości. Ogrom całego budynku robi naprawdę fajne wrażenie. Na terenie cukrowni znajduje się mała warzelnia piw, kręgielnia, bary, w tym jeden nad jeziorem, restauracja, plac zabaw dla dzieci, taki całoroczny, basen, sauny, spa, sale konferencyjne. Na środku hotelu jest fajna, szybka zjeżdżalnia, z której oczywiście skorzystaliśmy. Mamy swoją cukiernię, kawiarnię, jest jakieś boisko, a podejrzewam, że i tak wszystkiego nie wymieniłem. Zachęcam do odwiedzenia strony i zapoznania się z historią cukrowni Żnin, bo jest ona naprawdę, naprawdę ciekawa. Stare maszyny produkcyjne są idealnie wplecione w korytarze hotelu. Połączenie starej cegły z nowoczesnym budownictwem robi naprawdę fajne wrażenie. Będąc niedaleko, polecam zobaczyć to na własne oczy, bo naprawdę jest gdzie chodzić i jest co oglądać. Tak to pierwszy? Zjechał. Zjechał? Gdzie to na samą dół? No. Ty jedziesz się? Czy wszystko? O
dobry. Ej, ale to szybko się jedzie, kurwa. Następny! Idzie. Będzie szybkie. No. Teraz będzie. Pierdolę się taka ten, ale jak dobre motory, to by nie kupowali chyba, nie? Chyba nie. Jak smakuje gigantyczny, ogromny schabowy od Magdy Gessler świeżo po kuchennych rewolucjach? Dzisiaj będziemy jedli największego giganta z karty. Patrzcie, jaki jest ogromny. Czy ten gigant... Ja tego giganta. Tak tam miało być, ale go propadło. Po sowitym obiedzie jedziemy na bazę rajdu. Rajd jest w sobotę, my jesteśmy już w piątek. Bazą rajdu Pałuk jest ośrodek harcerski w Smerzynie. Fakt, rajd Pałuk ma w nazwie rajd, ale nie jest to rajd. Motywem przewodnim imprezy jest fajne spędzenie wolnego czasu i promocja regionu. No i inaczej już nie mogliśmy się zjechać. Cześć. Tak. Motor dla wielkiego podróżu. Wieczorem kolacja na stołówce, która jest na terenie ośrodka, ogólna integracja i idziemy spać. Kamil. Kawasaki or AliExpress? AliExpress. Show me AliExpress. AliExpress. This. Jedziemy na takim czymś. Nie ma Google, nie ma nawigacji. Nie może być łatwo. Nie? Nie, Paweł? Rajd Pałuk jest to jednodniowa impreza, w której wszyscy uczestnicy rano, gdzieś nie wiem, po 8 wyjeżdżają na trasę, wykonują wszystkie zadania, których jest ogólnie 14. Potem gdzieś koło 18 powiedzmy przyjeżdżamy na bazę, gdzie podliczone są punkty i potem jest taka, można powiedzieć, ceremonia wręczania nagród. Zapisując się na Pałuka, do wyboru mamy dwie trasy. Łatwą, która jest trasą typowo asfaltową i trudną, która jest trasą dla ludzi lubiących jeździć w offroadzie. My jechaliśmy łatwą i taką też wam pokażę. Pierwsze zadanie odbywało się w szkolnej sali do zajęć praktycznych, była to tokarnia. Mieliśmy wybrać sobie dowolny element i zmierzyć go mikrometrem. Pomiary. Razy dwa, tu zgodnie z punktacją. Niestety poza taśmą zero, cegła zero. Cegła jest zero? Funda też zero, powiem. A nie było. 45. Blisujemy. Na tarczą. 16. Ale to lekkie są te rączki. Nie wlamy. O! Jak mi jest wynik? O! Też 3. Na razie to 2. Ja myślę, że tak... Tak. Wróciła jeszcze raz. Poni 61 jeszcze. 61. 25. To może z kiepiem. Jak ktoś potrzebuje. To ja tak mogę. 6. Oj, ta trójka pana... Dwa. Dwa. 20. Nie. Chce się pan przyznać. Na mnie, nie? Tak, ja to nie grać. Nie, ja tu dycha, to czyli 31. No. Ostatnim zadaniem było znalezienie baszty w centrum miasta i napisanie w co ubrany jest generał nieopodal. Najprawdopodobniej obrazu generała byśmy nie znaleźli, gdyby nie pomoc mieszkańców. To też jest fajne w Pałuku. Czasem czegoś nie wiesz, musisz się podpytać mieszkańców, pokombinować. Odszukaj zadanie na dachu. Idziemy na dach. Odpowiadaj im, bo oni na dobrze mają to, odpowiadaj. Piłką lekarską trzeba zbić wszystkie punkty. Ile zbitych, tyle punktów, jeden rzut. Trzy.
Następne zadanie mi nie poszło, ale i tak jestem nim usatysfakcjonowany. Chodziło o to, by jak najszybciej podłączyć wąż, dobiec z nim do pachołków i strącić pachołek strumieniem wody. I długa tam. Dawaj, Łukasz, dawaj do kurna. Czemu tak kurwa słabo zapinasz? Gdzie synek potraktował? Dawaj, Paweł! Dawaj, pieszko, pieszko! Synek! Dobra, tu akurat szanse nie były wyrównane, bo mój wąż się rozregulował i nie sikał jednym strumieniem, ale panowie zaraz po mnie to regulowali, więc przynajmniej mam jak się usprawiedliwić. Ile wynosiła pojemność usypiska? No, 14. Tyle. 960. Robię piło wypisania. 14. Tak by z oczu było. O. Następne zadanie polegało na odnalezieniu informacji, co to za wieża i w którym roku powstała. Nagrałeś to? Pera! Jednym z zadań było zrobienie sobie zdjęcia z napotkanym na trasie dinozaurem, który muszę przyznać był dobrze schowany, bo nawet zatrzymując się obok niego, nie zauważyłem go. Co? A, dinozaur! Dinozaury, płot i zdobienia, które są na tym podwórku, wykonał własnoręcznie pan Jerzy. Wraz z panią Basią i wnuczkiem chętnie oprowadzili nas po całym podwórku. Serdecznie was pozdrawiam. Muszę przyznać, że dusze artysty i sprawne ręce stworzyły coś naprawdę nietuzinkowego. No to... murarzem pan jest, czy tak po prostu? Dobre, ja jestem traktorzystą. No. Byłem. Ale kiedyś to się wszystko umiało. Ślusza, ja to wszystko, co sam robiłem, bo taki... to się wie, proszę bardzo, tylko po prostu, co tu jest. Takie długie starocie. Tu mam kliczka, kurde, wiesz, zrobionego. O, no, elegancko. No. Starocie same. No. Żeby te ludzie nie zaginęli, kurde, no. Nie? A to dzisiaj nikt nie pamięta tego, nie? Tu miałem jeszcze, chłopie, 720 butelek, kurde, na tym dachu. Nie? Tu się zrozumieć, grab wszystko spierdzały. O, bo tu jest jeszcze jeden. No, a tam jest już na tym. To nie spadaj, to wiedzie go będzie. Jak mi się zgorąc, to skakuj do wody. A, rybki pływają. Artystyczne. No, jak, ale to nie, takie nie, to były... Większe były. Ale to się były z tą pompą, nie? Nie, no bo jak się kupowało no, benzynę do błęski, nie, to wlał musieli, oleju, no, benzynę i wymieszał takim, nie? Tak, kurde. To na razie.
razie. Człowiek. Trzymajcie się. Do widzenia, dziękujemy. Upamiętnie. Kogo? Wandę... jak to było? Brzeska. Jak? Wanda Brzeska. I co tam jest? Kogo upamiętnia? No kogo? Upamiętnia. Kogo? Nie wiem. Kogo upamiętnia? Wanda Brzeska. No i teraz już widziałeś na tempo? Następne zadanie, zdecydowanie najwolniejsze tempo i zdecydowanie największy strach, bo przed upuszczaniem motocykla. Zasady banalnie proste. Start, trzy kółka wokół jednej opony w jedną stronę, śruta do drugiej opony, trzy kółka wokół drugiej opony w drugą stronę, śruta do mety i z zatrzymaniem czas stop. Szybciej, szybciej! Ruszaj się jak mucha w smole! Jadą, 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 jadą! Kurwa! Kurwa! Łeb, łeb! No! Szybko! No dawaj, dawaj! Oje! Ła tam, kurna, chłopie! Jedna śruba ma ten. Jedna śruba ma lewy gwint. Nie w tym stronę, no. Kamil. O, Kamil, przegrać. Dobra. Dobra, już no, już, no. Już nie dokręcę. Nie warto, Kamil, już. O, Martel nadrabia, nadrabia. No. On ja tam kąsiłkę zrobiłem.
Tak, żeby ręką nie szło odkręcić, tak przykręcić. Kończycie tu na ziemię. Kurwa. Daniel, nie stresuj się. I co? Wyrwany rekord. Drugi najlepszy dzień. Wyrwany? Nieważne. Dobra. Rozwalał. Cała energia w to idzie. Wow, idziesz na rekord. Wow. Nie doleciał. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Super. Piona. Liczymy punkty. Dawaj, piona. Synek. Dobra, no pista, może być. Chcesz? Ja się zgadzam, no. 8, 12, 16. Jak byłem mały, to chciałem jeździć, to może być. No trzy punkty, no przecież Zuzia, liczyć nie umiesz? Nie umiem. Trzy punkty się należą. Tak, za odwagę, męstwo. I za siłę. 28. Komisyjnie. No, komisyjnie. Tak, komisyjnie. Tak. Za odwagę, za odwagę. Dziękuję. Proszę. Przybiliśmy piątkę, nie? Dawaj jeszcze jedną. Super. Tu jest punktacja, nie? Jak się nie trafi żadnym. Tak, ale jakby nie. No. Jakby tak, ale nie. Za dwa, za trzy, za cztery, za jeden. Ale musisz nie. Całe serducho włożyć, nie? Jak nie trafisz, to wtedy są nie, nie. O tak. Ten mały chłopak lepiej rzucał. No. Na ambicje wielkie. No. Absolutnie. I wcale się nie stresuj, nie? Jak co? W całym tym zamieszaniu, gubieniu się, szukaniu i na skupieniu się, by odpowiednio przejechać trasę, nie nagrałem jednego zadania, którym było napisanie, co jest przed drzwiami kościoła i był to kamień w Biedronki i na sfotografowanie muralu. No, dinozał był, dobrze skryty. No. Dobrze był. Dobrze był. A przeczytaliście przecież od samego początku, prawda? A jakbyście nie przeczytali, to byście go w ogóle nie temu tak zobaczyli. Zrobiliśmy. Poruszamy, żeby mi się cofali. Który raz na pałku? Musisz było. Ale ojciec... Jaki motocykl? Tenera. A, nie wpisałem. No nie wiesz. Tak. Dobra. Waszta. 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 Ale dinozaur pierwszy był? Most. Dobrze. Mural. Mural. No. I jaki motocykl? No, ale rozpoczynamy. I dinozaur. Dzięki bardzo. Można iść posiłek. Historia tych nagród też jest bardzo fajna. Są to nagrody z którejś tam edycji wstecz. Za pierwsze miejsce trasy trudnej i trasy łatwej. Wiadomo, że zwycięzcy stwierdzili, że nikt tego nie weźmie do domu. Zostało to na bazie i co roku są tam przyklejone tabliczki z zwycięzcą trasy trudnej i łatwej. Impreza kończy się ceremonią, jeżeli mogę to tak nazwać, wręczenia nagród. Bardzo fajny rajd, fajni ludzie, fajna trasa, fajne zadania, co rok są inne na obydwu trasach. Fajne nagrody, bo różne pamiątki przywiezione przez znajomych organizatora z różnych naprawdę zakątków świata. Oryginalne kategorie nagród, na przykład nie poszło mi na rajdzie i moja ulubiona, dam ci tą nagrodę i nigdy ci nie powiem, za co ją dostałeś. Fajna impreza, polecam chociaż raz wszystkim przyjechać i zobaczyć. Organizatorzy zrobili kawał dobrej roboty, także jeszcze się na pewno zobaczymy. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Worth it. Zakupienie Kawasaki. O, ty skurwysynu. Reward.
Dobra, jesteśmy w Silverado. Jest z nami pan, któremu się nie przedstawiłem, Marcel. Artur. Pan Artur. I pan Artur nie pracuje tutaj, ale dobrowolnie w wolnym czasie lubi te klimaty i ma swój super strój. Deputy. Polecam przyjechać. Jesteśmy za wcześnie, jeszcze nic nie ma, ale potem się dzieje coś co godzinę, tak? Tak. Scenki są z życia miasteczka grane. Tak. Nikogo nie zastrzelą, także można przyjeżdżać. Czasami się zdarzy.